Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się wzmacniaczami małej częstotliwości i ich parametrami. Ten film będzie pełen definicji, które charakteryzują wzmacniacze mocy. Może się to okazać dla Ciebie nudne, więc już teraz zdecyduj, czy chcesz ten odcinek oglądać. Jeśli chcemy opisać jakieś urządzenie, to możemy użyć do tego mierzalnych wielkości fizycznych. W tym momencie pomijam aspekt brzmieniowy, który może, choć nie musi, być efektem określonych parametrów. Tutaj należałoby wyjaśnić, co określają niektóre z nich. Będą one pomocne w samodzielnej budowie wzmacniacza, np. przy określeniu, jakie wzmocnienie musi mieć stopień oporowy wstępny w lampowym wzmacniaczu własnej konstrukcji. Najważniejszą cechą wzmacniacza jest jego wzmocnienie. W zależności, jakiej wielkości porównujemy na wejściu i wyjściu układu, otrzymujemy wzmocnienie mocy, prądu i napięcia. Najczęściej mówimy tutaj o wzmocnieniu czwórnikowym. Wzmacniacz traktujemy jako czwórnik z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi. Przy takim określeniu wzmocnienia ważne jest, żeby impedancja wejściowa wzmacniacza nie była mniejsza od impedancji generatora. O wzmacniaczach z impedancją ujemną teraz mówić nie będę. Są one raczej wzmacniaczami do telekomunikacji. Wzmacniacz z impedancją ujemną wzmacnia w obu kierunkach. Wzmocnienie to stosunek wartości zmierzonej na wyjściu wzmacniacza do wartości zmierzonej na jego wejściu. Z innych parametrów możemy wyróżnić moc wyjściową, impedancję wyjścia, impedancję wejściową, współczynnik wzmocnienia, współczynnik tłumienia, pasmo przenoszonych częstotliwości. W szczegółach, znamionowa moc wyjściowa jest to iloczyn skutecznych wartości prądu i napięcia wyjściowego wzmacniacza sterowanego sygnałem sinusoidalnym o wartości 1 kHz. Zniekształcenia nieliniowe sygnału wyjściowego nie mogą przekraczać podanych w specyfikacji technicznej lub, jeśli nie znamy ich, 1% dla wzmacniaczy tranzystorowych i 3% dla wzmacniaczy lampowych. Znamionowa moc wyjściowa może być osiągana według niemieckiej normy DIN tylko w czasie 10 minut. Wynika to z charakteru muzyki różnej od czystego sygnału sinus. Wzmacniacze są projektowane oszczędniej, bo przy sygnale muzycznym są znacznie mniej wykorzystywane energetycznie. Szczytowa moc wyjściowa to iloczyn maksymalnej wartości prądu i napięcia na wyjściu wzmacniacza wysterowanego sygnałem sinus 1 kHz przy takich samych jak poprzednio zniekształceniach THD. Moc szczytowa jest dwukrotnie wyższa od znamionowej. Najwięcej zamętu jest z pojęciem mocy muzycznej, ale nie wchodząc w szczegóły, jest to moc mierzona identycznie jak znamionowa, ale mierzona w ciągu krótkiego okresu od wysterowania wzmacniacza. Moc ta jest wyższa od znamionowej, bo nagły wzrost sygnału we wzmacniaczu klasy AB lub B powoduje powolny spadek napięcia zasilającego dzięki kondensatorom w zasilaczu. Czas pomiaru jest krótszy od zauważalnego spadku napięcia na tych kondensatorach. Jeśli więc porównujecie moc wzmacniaczy, sprawdźcie, jaki typ parametru podaje producent i z jakiej normy korzystał. Wspomniałem o zniekształceniach. We wzmacniaczu wyróżniamy zniekształcenia nieliniowe, intermodulacyjne, fazowe i zakłócenia. Zniekształcenia nieliniowe, nielinearne. Jeśli na wejście wzmacniacza podamy sygnał o pewnej częstotliwości, to na wyjściu wzmacniacza powinniśmy otrzymać taki sam sygnał, tylko wzmocniony. No ale tak nie jest. Na wyjściu wzmacniacza mamy harmoniczne częstotliwości podstawowej równe 2, 3, 4, 5 i tak dalej razy więcej. W przypuszczeniu dwóch sygnałów sinusoidalnych pojawiają się częstotliwości kombinowane. Jest to spowodowane nieliniowością elementów wzmacniających. Wartość zniekształceń jest wyrażona w procentach jako stosunek wartości skutecznej harmonicznych badanego napięcia przemiennego do wartości skutecznej napięcia wartości podstawowej. Zniekształcenia nieliniowe objawiają się chrypieniem głośnika. Nie każdy wie, że zniekształcenia nieliniowe mogą powstawać w samym uchu na skutek nadmiernej głośności, więc ocena ich ilości na ucho jest niewymierna. Zniekształcenia harmoniczne w najprostszym wypadku pojawiają się na wyjściu wzmacniacza przy zasilaniu przebiegiem sinusoidalnym o wartości amplitudy U według wzoru, który teraz widzicie na ekranie. Omega to jest pulsacja, U to jest napięcie. Tam, gdzie wartość zniekształceń harmonicznych jest zbyt mała, rzędu setek części procenta, określa się tłumienność zniekształceń harmonicznych w odniesieniu do zniekształceń całkowitych i zniekształceń poszczególnych harmonicznych.
Zniekształcenia amplitudowe ujawniają się przy różnych amplitudach sygnału wejściowego. Zwiększenie lub zmniejszenie amplitudy sygnału sterującego o określoną wartość ujawni się w obwodzie wyjściowym w postaci większego lub mniejszego odchylenia. W praktyce oznacza to, że przy zwiększaniu amplitudy na wejściu wzmacniacza po przekroczeniu pewnego poziomu, jeden ze stopni lub elementów wzmacniacza zaczyna ograniczać sygnały. Przyrost napięcia wejściowego np. o 20% daje na tym elemencie przyrost tylko o 10%, co daje w efekcie mniejsze wzmocnienie. Zniekształcenia intermodulacyjne są wywołane nieliniowością elementów wzmacniających i małą szybkością tranzystorów. Jeśli do wejścia wzmacniacza zostaną doprowadzone dwie częstotliwości, to na wyjściu oprócz częstotliwości podstawowych pojawią się harmoniczne parzyste i nieparzyste obu częstotliwości i dodatkowo różnice częstotliwości podstawowych i ich harmonicznych. W praktyce mierzy się to za pomocą woltomierza selektywnego, czyli analizatora, składową intermodulacyjną przy przenoszeniu dwóch częstotliwości. Porównuje się moc niepożądanej składowej, która w danym przypadku jest krytyczna, z mocą harmonicznej podstawowej albo z mocą napięcia sinus, które ma taką samą wartość szczytową jak złożony przebieg pomiarowy. Zniekształcenia intermodulacyjne TIM, czyli Transient Intermodulation Distortion, określają jakość wzmacniacza elektroakustycznego, bowiem podczas przenoszenia złożonych sygnałów, jak np. orkiestry symfonicznej, ich występowanie jest objawione chrypieniem głośnika. Zniekształcenia fazowe występują z powodu obecności elementów reaktacyjnych wzmacniacza. Zniekształcenia fazowe to przenoszenie z różną szybkością poszczególnych składowych złożonego sygnału akustycznego, np. częstotliwości 60 Hz, a częstotliwości 1 kHz, na skutek przesunięć wywołanych przez kondensatory, pojemności pasożytnicze, pojemności montażowe oraz cewki i indukcyjności występujące w układzie. Przeciętny słuchacz nie jest świadom obecności tych zniekształceń, no chyba że zachwieje równowagę stereofonicznego sygnału muzycznego przez użycie wielopasmowego korektora graficznego kiepskiej jakości, no z angielska zwany equalizer. Niemniej ilość zniekształceń fazowych ma duże znaczenie dla równowagi wzmacniacza i jego tendencji do wzbudzania się. Zniekształcenia skrośne są związane z klasą pracy wzmacniacza i ze zniekształceniami intermodulacyjnymi. Spadek mocy dla jednej częstotliwości po wprowadzeniu na wejście wzmacniacza drugiej częstotliwości o innej wartości spowodowany jest zniekształceniami skrośnymi. Trzeba zauważyć, że druga częstotliwość może wystąpić w samym wzmacniaczu bez doprowadzenia jej na wejście. Może być to np. przydźwięk sieci, częstotliwość zasilacza impulsowego albo kluczowania tranzystorów do sterowania matrycą LED analizatora widma. We wzmacniaczu mamy jeszcze do czynienia z innymi zniekształceniami, np. wywołanymi wyższymi harmonicznymi częstotliwości tętnienia w zasilaczu lub małej szybkości wzmacniacza, czyli stromością narastania, ale myślę, że te omówione są najważniejsze. Zakłócenia we wzmacniaczu sprawdzamy przez zwarcie wejścia wzmacniacza lub przez włączenie opornika o wartości równej rezystancji źródła sygnału, gdy na wyjściu pojawia się sygnał złożony z przydźwięku sieci, szumów lamp, tranzystorów, szumów termicznych oporników, sygnału powstającego z mikrofonowania lamp. Dopuszczalny poziom zakłóceń producenci podają w decybelach, jest on stosunkiem sygnału wejściowego do zakłóceń przy określonej mocy wyjściowej przy 1 kHz. Czułość wzmacniacza to wartość skuteczna napięcia wejściowego potrzebna do uzyskania na wyjściu wzmacniacza określonej mocy przy założonych zniekształceniach harmonicznych dla częstotliwości 1 kHz. Z czułością związane jest pojęcie przesterowania, a oznacza ono maksymalny poziom sygnału wejściowego, po którym wzmacniacz zniekształca bardziej sygnał niż założono. Jeśli podamy na wejście wzmacniacza wartość napięcia sygnału sterującego mniejszą niż podana czułość wzmacniacza, to nie osiągniemy mocy maksymalnej, pomimo odkręcenia potencjometru głośności maksymalnie w prawo. Natomiast przekraczając maksymalny sygnał wejściowy, możemy się spodziewać zniekształceń już przy delikatnym przekręceniu potencjometru, bowiem źródło przesteruje nam stopnie wejściowe. Poza tym podłączając źródło musimy zadbać o to, aby jego opór wewnętrzny był mniejszy niż opór wejściowy wzmacniacza. Przenik to wartość mocy sygnału, który pojawia się na wyjściu wzmacniacza, który ma zwarte wejście, podczas gdy drugi kanał jest wysterowany do mocy znamionowej. Skąd się to bierze? Wzmacniacze stereofoniczne to urządzenie złożone z identycznych modułów, które pracują w jednym z dwóch lub więcej kanałów. Z powodu sprzężeń występujących we wzmacniaczu na wyjściu wzmacniacza niewysterowanego może pojawić się niewielki sygnał zwany przenikiem. Parametr ten określony jest w decybelach. Zbyt duży przenik pogarsza lokalizację źródeł pozornych w odsłuchu wielokanałowym. Może także występować przenik sygnału między włączonym wejściem bez sygnału, a
wyłączonym wyjściem nadającym jakiś sygnał. Pobór mocy to parametr określający zużycie energii elektrycznej przez wzmacniacz. Oczywiste jest, że zależy od mocy znamionowej i klasy pracy stopnia końcowego, a dokładnie od jego sprawności. Dynamika. Ten parametr wzmacniacza bardzo często jest błędnie interpretowany. Pojęcie dynamiki jest przyczyną wielu nieporozumień, trzeba ją więc jakoś określić. Dynamika to ogólnie mówiąc zakres między najmniejszą a największą wartością określonej wielkości. W elektroakustyce mamy dynamikę źródła dźwięku, która jest zakresem między najsilniejszym i najsłabszym dźwiękiem produkowanym przez źródło. I tak klarnet ma dynamikę 18 dB, fortepian 34 dB, a orkiestra do kotle to około 40 dB. O ile najcichsze pasaże nie zginą w dźwiękach stukotu widelców i noży o talerze. Orkiestra symfoniczna może się pochwalić średnią dynamiką 50 dB i już w tym momencie widać, jak trudno zarejestrować ją na płycie winylowej bez kompresji dynamiki. Tor foniczny nie może być przesterowany nawet krótkimi impulsami sygnału, stąd pojawienie się miernika wartości szczytowych zamiast miernika VU. Dynamika systemu do transmisji bezprzewodowej jest uzależniona od głębokości modulacji lub odstępem najgłośniejszych dźwięków od poziomu szumu. I tak dynamika transmisji FM na falach UKF to około 60 dB. Większość tunerów dobrej klasy z nawiązką spełnia ten warunek, choć należy wspomnieć, że wielu realizatorów mocno kompresuje dynamikę sygnału, żeby uniknąć przesterowania toru nadajnika i żeby słabe dźwięki były dobrze słyszane podczas odsłuchu w zaśmieconym akustycznie środowisku. I tutaj możemy zauważyć, że popularna płyta CD w zupełności wystarcza ze swoją dynamiką 98 dB do prezentacji możliwości dużej orkiestry, której wartości szczytowe dynamiki sięgają 70 dB. Jeśli nawet uwzględnimy szumy kwantyzacji i ostrożność realizatora dźwięku, który boi się o przesterowanie toru, to mamy do dyspozycji 75 do 80 dB. Dynamika wzmacniacza powinna być na poziomie co najmniej równym tej wartości, żeby cieszyć się doskonałym reprodukowaniem muzyki. Ale w większości wypadków urządzenia na tranzystorach bipolarnych dla wejścia gramofonowego oferują nam 50-65 dB, a na innych wejściach 65-80 dB. Te rozbieżności wynikają z zakłóceń występujących we wzmacniaczu, które maskują szumem bądź przydźwiękiem najcichsze dźwięki. W związku z tym tylko przy zastosowaniu odtwarzacza płyt kompaktowych i dobrego wzmacniacza możemy osiągnąć wystarczającą dynamikę. Oddzielnym tematem tutaj jest dynamika zespołów głośnikowych i występująca w nich kompresja sygnału z powodu ograniczenia wychylenia cewki w szczelinie magnetycznej przy krańcowych wychyleniach praca poza szczeliną. Na subiektywną dynamikę odsłuchu składa się wiele czynników niezależnych od słuchacza i jego wyboru sprzętu Hi-Fi. Największe natężenie dźwięku jest ograniczone tolerancją żony lub rodziców, sąsiadów, tolerancją naszych pupilów. Panujące w miejscu odsłuchu szumy i zakłócenia, np. pralka, sąsiad wieszający obrazek za pomocą wiertarki z udarem, ograniczają czytelność słabych sygnałów. Dlatego zbyt duża dynamika sygnałów na płycie CD nie uprzyjemnia, ale uprzykrza odsłuch. Załóżmy, że mamy fragment piano, a wzmacniacz rozkręcony jest na 12 godzinę. Słyszymy wszystko i wyraźnie, a za chwilę uderza fortissimo! I odczuwamy dyskomfort z powodu hałasu, a w najgorszym wypadku żal z powodu spalonych głośników lub wzmacniacza. I tak doszliśmy do parametru oceny jakości wzmacniacza zwany dynamiką subiektywną, która jest wartością optymalnej dla każdego z nas dynamiki muzyki. Dynamiki nie należy mylić z odstępem sygnału od szumu, choć te parametry są podobne. Odstęp sygnału od szumu określa się przy użyciu filtra psofometrycznego. Jest to filtr, którego przebieg tłumienności odpowiada wrażliwości ucha ludzkiego. Mówimy wtedy, że mierzymy szum ważony, bo ma mniejszą wagę niż szum szerokopasmowy. Pasmo przenoszenia lub inaczej charakterystyka częstotliwościowa jest to zależność modułu współczynnika wzmocnienia od częstotliwości. Taką charakterystykę wykreśla się w prostokątnym układzie współrzędnych. Na osi Y jest zaznaczona wartość wzmocnienia KU w jednostkach bezwzględnych lub logarytmicznych albo wartość napięcia wyjściowego. Na osi odciętych zaznaczamy wartość pulsacji, inaczej częstotliwość. Można użyć skali logarytmicznej lub liniowej. Pasmo robocze to zakres częstotliwości między najmniejszą częstotliwością roboczą a największą częstotliwością roboczą, której wartość wzmocnienia i zniekształceń fazowych nie wychodzi poza ustaloną odchyłkę. Nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej, np. jej pofalowany przebieg, nazywamy zniekształceniami częstotliwościowymi. Idealna charakterystyka jest płaska w zakresie roboczym.
Wzmacniacze mają także impedancję wyjściową i jej odwrotność, czyli admitancję. Impedancja wyjściowa w funkcji częstotliwości to stosunek napięcia wejściowego do prądu płynącego ze źródła. Analogicznie mamy na wyjściu wzmacniacza, gdzie impedancja wyjściowa to stosunek napięcia na zaciskach wyjściowych wzmacniacza do prądu oddawanego do obciążenia. Jeśli chcemy otrzymać możliwie dużą moc na wejściu, dążymy do stanu, gdzie impedancja wewnętrzna źródła jest równa impedancji wyjściowej wzmacniacza. Jednak, gdy zależy nam na dużym napięciu wejściowym, impedancja wejściowa musi być znacznie większa od impedancji źródła. Jeżeli zależy nam na dużym prądzie ze źródła, admitancja wyjściowa powinna być znacznie większa od admitancji źródła. W układzie czwórnikowym dążymy do sytuacji o jak największym napięciu na zaciskach wejściowych, bowiem impedancja wejściowa wzmacniacza jest silnie uzależniona od sprzężeń zwrotnych wzmacniacza i składa się na efekt Millera. Aspekt brzmieniowy, czyli subiektywna ocena jakości, nie jest parametrem określającym wzmacniacz mocy. Jest to ocena niemierzalna. Można mówić, że komuś się brzmienie danego urządzenia podoba lub nie. W skład oceny jakościowej może wchodzić ocena zniekształceń, zakłóceń i czystości odtwarzanej muzyki. Do tego można jeszcze dodać szerokość sceny stereo, atmosferę akustyczną, równowagę dźwiękową, ale należy pamiętać, że te oceny są już uzależnione od jakości podłączonych zespołów głośnikowych, które są chyba najsłabszym elementem toru audio i wnoszą najwięcej zmian do brzmienia. Ocenę jakościową ze słuchu należy przeprowadzić w tych samych warunkach środowiskowych. Niektóre podręczniki z przeszłości poddawały umowne podziały wzmacniaczy mocy. Myślę, że dziś taki podział stracił na znaczeniu, bowiem nawet TDA2030A można zakwalifikować do wzmacniacza klasy HiFi, trzymając się tych tabel. Na koniec kilka wyjaśnień dotyczących decybela. Decybel. Logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela, oznaczona symbolem dB. Używana jest ona w sytuacji, gdy należy porównać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie. W pomiarach fizycznych używa się trzech sposobów określania danej wielkości. Są to wartość bezwzględna, stosunek i poziom. Wartość bezwzględna to pomiar napięcia w woltach. Stosunek dwóch wielkości jest to logarytm ilorazu dwóch wielkości podawany jest w decybelach. Takim stosunkiem dwóch wielkości określamy wzmocnienie KU. Jeśli wynosi 40 dB, to jest to 100 do 1. Poziom jest to stosunek danej wielkości do innej, nazywanej poziomem odniesienia. Poziom podawany jest także w decybelach. Jak to rozumieć? Mamy poziom plus 20 dB, czyli jest to 10 razy więcej od uznawanego za 0 dB poziom 0,755 V. Mamy jeszcze kilka innych rodzajów decybeli i najważniejsze widzicie na ekranie. Źródła wiadomości przedstawionych w tym filmie to książka pana Witorta, Dźwięk i technika HiFi, książka, która jest pracą zbiorową Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy, książka Ceremaka i Jurkowica Projektowanie i konstrukcja wzmacniaczy tranzystorowych małej częstotliwości i książka Jerzego Pawłowskiego Podstawowe układy elektroniczne, wzmacniacze i generatory. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się.